Radio Wnet, www.wnet.fm. Dlaczego pan poseł jest lepszy niż obecnie urzędujący prezydent? Obecny prezydent przede wszystkim myli to, co jest związane z rządzeniem miastem, a z jakimiś innymi historiami związanymi z polityką. Dzieli mieszkańców na lepszych i gorszych, na ten, z którymi warto rozmawiać, z tymi nie warto rozmawiać. Skakał pod naszymi biurami z kodem, mówił, że po jakichś innych historiach w Sejmie mówił, że nie poda nam ręki, nie siądzie koło nas. No zupełnie jakiś absurd. No, prezydent powinien, już nie wchodzę w to, jakie ma poglądy, ale powinien być dla wszystkich i powinien rozmawiać z wszystkimi. A tu zdarzają się rzeczy takie, o których radni mówili, że zgłaszają dobry projekt, dobry pomysł. On jest odrzucany, a parę miesięcy później przedstawiane przez większość rządzącą razem z prezydentem i prezydenta jako swój, pomieszane z poplątanym. Naprawdę nic by się nie stało, gdyby prezydent wstał, powiedział: tak, oni mają rację, to jest dobry pomysł, służy miastu. No, tego właśnie należy oczekiwać z prezydenta i ja na pewno w ten sposób będę rządził. Rzeczywiście często panu pośle się mówi jako o osobie koncyliacyjnej i grupującej różne środowiska w Bydgoszczy. To jest opinia, z którą się można było spotkać. Bariery rozwojowe dla Bydgoszczy są jakie? Gdzie są te problemy, że Bydgoszcz jest 8. największym miastem w Polsce? No, chociażby pod względem sławy czy takiego medialnego przebicia przegrywa z Toruniem, znacznie mniejszym. Tak, to prawda. Niestety mówię z ubolewaniem, że mało kto wie, że Bydgoszcz jest prawie dwa razy większy od Torunia. Niektórym się wydaje, że to są miasta podobnej wielkości, albo wręcz, że Toruń jest większy. No, po pierwsze, trzeba wypromować markę miasta. Tutaj mam wrażenie, nikt o tą markę Bydgoszczy nie dbał. A można to zrobić, bo Bydgoszcz naprawdę jest piękna, ma też ogromny potencjał związany chociażby z takim, a nie innym położeniem nad Brdą i Wisłą. Jest blisko przede wszystkim Brdy, kanałów, można to wykorzystać. Może to być miasto, tak jak kiedyś o nim mówiono jeszcze przed wojną. Bydgoszcz była sławna właśnie z tych kanałów, z tych różnej infrastruktury przy wodzie i na wodzie. I to jest oczywiście tylko jeden z tych elementów. Bydgoszcz też kiedyś... To ja przy tej wodzie się zatrzymam, bo w XVI-XVII wieku, jak podają źródła, co szósta barka, która pływała po Wiśle i sprzedawała zboże z Wielkopolski, Kujaw do Gdańska, miała port macierzysty tutaj, w Bydgoszczy. Bydgoszcz stanuje się na skrzyżowaniu dwóch międzynarodowych dróg wodnych, które są niewykorzystane. Tak, są niewykorzystane i jest trochę martwy. Cieszę się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym rządem od wielu lat, pierwszym rządem chyba w III RP po 1989 roku, który powiedział jasno, że chce zmienić tą kwestię związaną z infrastrukturą wodną i my to będziemy zmieniać. Powiedział i zrobił co? Rząd? Rząd. No, na razie zmienia, przede wszystkim jest ministerstwo, które się tym zajmuje. Dalej, powołano urząd, słusznie. Dalej, jeżeli chodzi o Wisłę, podjęto już decyzje dotyczące budowy nowego stopnia wodnego. No ale też te drogi wodne, właśnie kanał bydgoski ma być w końcu odnowiony, pogłębiony, tak samo jak i sama Wisła, więc ten transport, ten ruch wodny, mam nadzieję, zostanie przywrócony. Ja mieszkałem do 20 któregoś roku życia mieszkałem nad Brdą, w pięknej, może jednej z najpiękniejszych kamienic Bydgoszczy, właśnie położonej nad wodą, i obserwowałem jako mały chłopak pływające właściwie co chwilę barki. No, tego już zupełnie teraz, w tej chwili nie ma, w ogóle tego nie ma. Kiedy się przechodzi nad Brdę, nad Wisłą w Bydgoszczy, nie myślę, bo to jest kawałek od centrum, ale Brda przepływa niemalże przez centrum i to rzeczywiście woda jest martwa, nic tam się nie dzieje, nic nie pływa. Tak, a to albo pływa bardzo niewiele, no trochę... Ja nie zauważyłem trochę, się bytności. No właśnie, ja to potwierdzam, że tego jest zbyt mało. Trochę trenują wioślarze
No tak, no z Lotto Bydgoski. Bydgoski to stoi za polskie obrzeństwa, to się zgadza. Trochę też, ale no, nie raz taki... od święta płynie stateczek, ale to jest wszystko mało. Weźmy tu przykład. Weźmy przykład chociażby z Wrocławia, który potrafił wykorzystać ten potencjał związany z wodą i tam bez przerwy coś się na tej wodzie dzieje. Ale to jest oczywiście jeden z aspektów związany z Bydgoszczą. To jest punkt pana programu, pan poseł powie, też. Jeżeli zostanę prezydentem za 4 lata ruch... Za pięć, bo wydłużyliśmy kadencję. Wydłużyliśmy o tym, o reformie też będzie może jeszcze szansa dwa słowa powiedzieć. Za 5 lat transport wodny do Bydgoszczy powróci? To jest pana deklaracja? Za 5 lat to powróci do Bydgoszczy albo będzie w Bydgoszczy wykorzystanie w pełni wody. Będzie się dużo nad tą wodą działo. Będą na pewno pływać więcej niż jeden stateczek. A co do transportu wodnego, nie wiem, czy da się to zrobić w 5 lat. Jest to związane z planami rządu. Wydaje mi się, że tu potrzeba nieco jeszcze więcej czasu, ale na pewno to będzie możliwe w tej sprawie będę zmieniał, łącznie z wykorzystaniem również w sensie turystycznym chociażby śluz bydgoskich, kanału bydgoskiego, bo to też kolejny element potencjału niewykorzystanego potencjału Bydgoszczy. Możemy również i w ten sposób przyciągać turystów. Potencjał gospodarczy obecnie. Bydgoszcz kojarzy się z jednym dużym zakładem Bydgoska PESA. Kiedyś tych zakładów było dużo, dużo więcej. One nie przetrzymały epoki transformacji, a i sama PESA nie ma się najlepiej. To prawda. Gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, pewnie PESY już by nie było. Prawda jest taka, że poprzednie władza PO-PSL zupełnie tą sprawę zaniedbała. My po przyjęciu władzy, pierwsze co to daliśmy tlen PESie. Teraz znowu ją ratujemy, mimo że jest to przecież przedsiębiorstwo prywatne i nie do końca te plany, które oni mają, są takie, które rząd oczekuje, chcąc tą pomoc nieść. Tym niemniej, ja też przekonuję, ale prywatne żeby... już było, bo właśnie Polski Fundusz Rozwoju chyba objął 100% udziału w tym przedsiębiorstwie, więc stało się znowu państwowe. Tak, ale wcześniej było właśnie tak, jak wspomniałem, i to właściwie prywatną. I to niestety ograniczało możliwości pomagania w sensie również wpływania na pewne decyzje. Można było pomagać, oczywiście i to się odbywało, tak jak powiedziałem, na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości. No ale to, tak jak pan redaktor powiedział, tu było wiele firm, które niestety nie wytrzymały. Rowery, Romet, jak mówimy o rowerach, wszyscy to każdy mówi, myśli od razu o Romecie, ale oczywiście wiele innych. Czy jeszcze w pana obrazie jest w ogóle sens, żeby to odbudowywać, żeby przyciągać duży przemysł do Bydgoszczy, czy już lepiej zostawić prywatne, mniejsze firmy i żeby to stała się karta przeszłości, wielkie zakłady przemysłowe w Bydgoszczy? Zaskoczę pana, bydgoski klaster przemysłowy jest jednym z 16 kluczowych klastrów w Polsce. Jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, to jest w ogóle wiodące, a więc można rozwijać, trzeba wspomagać, trzeba wspierać. Budująca się droga w końcu, droga ekspresowa S5, która za rok, półtora będzie ukończona, da też kolejne nowe szanse na to, aby do parku przemysłowego przyciągać nowych inwestorów. Oczywiście pod warunkiem, że miasto, że gospodarzowi miasta będzie się chciało w to angażować. Mnie się będzie chciało, to obiecuję i to uważam wręcz za konieczność. Ale mówiąc o tych starych, znanych markach bydgoskich, które niestety wiele ich było i wiele już nie funkcjonuje, trzeba o jednej jeszcze wspomnieć szczególnie. Myślę o bydgoskim Zachemie, a to w tym kontekście, że sposób absolutnie skandaliczny, nie tylko, że bez pomocy państwa, a wręcz szkodząc, bo przecież przypominam zarządów Platformy Obywatelskiej, PSE sprzedano Zachem sprzedano a następnie sprzedano Zachem razem z całym Ciechem, doszło do tej transakcji, na dodatek popełniano błędy
w samej firmie, które doprowadziły do tego, że Zachemowi rzekomo pewne rzeczy przestały się opłacać, natomiast tuż za polską granicą Niemcom to się opłaca, dokładnie to samo się opłaca i to Zachemowi nie opłacało się nawet to, gdzie był monopolistą na skalę no, co najmniej Polski, ale nawet i ten monopol przekraczał polskie granice. A więc tu w tej sprawie należy postawić pytanie bydgoszczanom, dlaczego przy ostatnich wyborach parlamentarnych, ale także i poprzednich wyborach samorządowych nie rozliczyli Platformy Obywatelskiej za likwidację Zachemu. My tu przyjechaliśmy całym klubem Prawa i Sprawiedliwości, apelowaliśmy, protestowaliśmy. No niestety chyba nie do końca te informacje, kto tutaj zaszkodził, kto zniszczył Zachem, przebiły się do mieszkańców Bydgoszczy. Nawet pewne patenty i receptury zostały wykupione tylko po to, żeby już nigdy nic w Bydgoszczy Zachem teraz tam są problemy z ochroną środowiska i to jest kolejny problem związany. Czyli tak, nie tylko, że zlikwidowano miejsca pracy, tam jest cała tablica Mendelejewa. Nie tylko, że zlikwidowano miejsca pracy, nie tylko, że doszło do sytuacji takiej, że ten zakład nie zarabia, to jeszcze na dodatek nikt tam teraz nie dba o środowisko. To jest rzeczywiście prawdziwa bomba ekologiczna. Dzisiaj na temat sposobów ratowania i pieniędzy, które rząd chce przeznaczyć na to właśnie zadanie, będę miał razem z posłem Królem konferencję prasową, a więc zapraszam do wspomnianej konferencji prasowej. Co ratusz powinien zrobić, żeby tą bombę ekologiczną po Zachemie rozbroić? Zachem przede wszystkim powinien się interesować swoim miastem, a nie polityką, nie skakaniem z kodem pod oknami, nie dzieleniem Bydgoszczan, tylko po prostu realnym zarządzaniem. Ale to jest brak... w kwestiach miasta w ogóle, tak? To akurat w niedużym stopniu, ale oczywiście wszystkie takie sprawy powinno miasto się angażować, a tego do tej pory nie robi. Miastu w ogóle, jak o nim mówimy, brakuje wizji. Brakuje wizji właściwie w każdej sprawie. Ja wręcz słyszałem wypowiedź jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Bruskiego, że oni budują na tu i teraz. No, jakieś takie absurdalne stwierdzenie, budując Torbyt, nowe kryte lodowisko za prawie około 24 miliony złotych, wybudowane prawie bez trybun, bo trybunami jedynie na 300 osób. Mówiono, bo budujemy na teraz. No jakieś zupełnie absurdalne podejście do sprawy. Droga, trasa uniwersytecka, która jest budowana w Bydgoszczy, która ledwie przyjedzie się mostem uniwersyteckim na drugą stronę rzeki, dojeżdża się zaraz do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego światłami i korkiem, mimo że trzeba było na słupach podnieść tą jezdnię trasy uniwersyteckiej do góry, bo tak jest ukształtowanie teraz. Terenu. Czemu? No bo zbudowano na tu i teraz, albo właściwie nawet na wczoraj, zamiast budować do przodu, czyli zrobić tam skrzyżowanie dwupoziomowe i zapewnić płynny wjazd i wyjazd z ale miasta. Ale dzięki temu budżet miasta, z tego co ja się orientuję, ma się nie najgorzej. Może to jest klucz do polityki miejskiej prezydenta Bruskiego. No, to tak się ma nie najgorzej, że prezydent praktycznie kompletnie zapomniał o budowie dróg osiedlowych, o tym, że to też jest Bydgoszcz, a w ogóle kwestię samego budżetu przeznaczonego na inwestycje jest wykorzystane zupełnie w niewielkim stopniu. A więc źle miasto jest zarządzane, musi być zarządzane lepiej. I mam nadzieję, że wspólnie z wszystkimi środowiskami, nie chcę mówić, że tylko środowiskami prawicowymi, ale z wszystkimi środowiskami będziemy tym miastem mądrzej, lepiej zarządzać. Skoro w Toruniu prezydent Zalewski potrafi rozmawiać z wszystkimi i nie będąc prezydentem z żadnej opcji, która jest przy władzy, potrafi te pieniądze z takiego czy innego rządu pozyskiwać, to w Bydgoszczy jest to też możliwe. A prezydent Bruski miał swoich premierów, jednego, drugiego, miał swoich ministrów, i z tego powodu dla miasta niestety niewiele wynikało. Jeszcze kwestia taka czysto lokalna. Mamy stary rynek, który się buduje i który się buduje w trakcie, bo raptem wczoraj na Radzie Miejskiej padł pomysł, żeby przenieść na rynek, który aktualnie jest remontowany, czyli zmienić trochę projekt w ramach jego, w trakcie jego realizacji, przenieść pomnik Kazimierza Wielkiego. Jak powinien rynek wyglądać, stary, pana zdaniem? Przede wszystkim powinno się, bo nie chcę też się wymądrzać, uważam, że w tej sprawie trzeba rozmawiać z
ekspertami, których naprawdę na świecie nie brakuje. Ale jedno jest pewne, jeżeli już odkrywamy płytę starego rynku, to pokażmy te miejsca, które są zabytkowe. Jest to przecież nic szczególnie nieodkrywczego. W wielu miastach w Polsce jest tak, że można pod szkłem pokazać fragmenty dawnych obiektów, które na tym rynku były. No i oczywiście toczy się w Bydgoszczy cały czas dyskusja na temat odbudowy zachodniej Pierzei. Wydaje się, że już bydgoszczanie przyzwyczaili się do tego, że przynajmniej no, w takim dawnym kształcie ta zachodnia Pierzeja odbudowana nie będzie. Natomiast to jest, jeżeli mówimy o budżecie obywatelskim, to mówmy też szerzej, mówmy o konsultacjach obywatelskich, a właśnie w takiej sprawie jak Stary Rynek, jak Plac Teatralny, właśnie takie konsultacje powinny się odbywać. W ostatnim numerze tygodnika Sieci Jarosław Kaczyński chwalił kandydatów na prezydentów miast, kilku kandydatów. O Bydgoszczy pan prezes zapomniał, nie chwalił pana posła. A to przykro mi w takim razie. Gdańsk, jest Warszawa, jest Kraków, jest Wrocław, jest Poznań pochwalony, a tutaj kampanii w Bydgoszczy, czy nie kampanii, albo prekampanii, pan prezes nie pochwalił, nie powiedział nic. No to jest mi przykro w takim razie trochę. Muszę podpytać pana prezesa, czy czymś podpadłem, ale wiem w to na pewno, że prezes na mnie stawia i liczy bardzo na moje zaangażowanie i potrzebną tutaj zmianę. A ja, tak jak powiedziałem, staram się łączyć, a nie dzielić i będę to robił w dalszym ciągu. Ile było konferencji od momentu, kiedy przedstawiono państwa w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości jako 18 kandydatów na prezydentów tych miast wojewódzkich i współwojewódzkich? Nie wiem, ile było, bo ich nie liczę. Nie liczę ich. Dzisiaj będzie kolejna, więc no, co jakiś czas coś się dzieje. Zresztą powiem tak, cały czas jestem zaangażowany, cały czas pracuję, działam. To nie kampania się nie robi tylko i wyłącznie przez konferencje prasowe, a też trzeba budować pewną narrację i pewne stopniowanie napięcia. Jestem przekonany, że to zrobię dobrze. Ile było spotkań z mieszkańcami? Spotkań z mieszkańcami było kilkanaście w różnych dzielnicach. Niektóre z nich były transmitowane na żywo przez konkurencję reprezentowaną przez obywateli RP. Ja im podziękowałem. Jeżeli dzięki ich aktywności mogę dotrzeć do szerszego grona odbiorców w mieście, to ja się z tego cieszę. Pozdrowiłem za ich pośrednictwem wszystkich internautów, którzy tą transmisję śledzili. Jeszcze kwestia piątkowej konferencji Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Trochę zaskoczenie, że po tylu tygodniach hospitalizacji, no i trochę przymusowych nie pokazywania się w mediach, prezes PiS wychodzi z takim komunikatem. Wszyscy oczekiwaliby komunikatu o sytuacji międzynarodowej, innej, a tu komunikat samorządowy. Osoby, które zasiadają w spółkach Skarbu Państwa, nie będą mogli kandydować w wyborach samorządowych. To jest duży problem dla państwa w Bydgoszczy. Jest to pewien problem, nie będę tego ukrywał. Z tego, co mi wiadomo, dużo mniejsze niż w wielu innych miastach, bo w Gdańsku większość Rady Miejskiej będzie musiała opuścić albo to, albo to. To tutaj my, mógłby ktoś powiedzieć, by nie mamy tego problemu, dlatego że to jest tylko potencjalnie dwóch radnych, których by to mogło dotyczyć. 12. Więc skala jest nieduża, ale oczywiście nie będę ukrywał, że są to znani radni, w związku z tym w tym sensie jest to jakiś problem. No zobaczymy. Będzie trzeba, to ich zastąpimy i będziemy równie skutecznie, myślę, walczyć o zwycięstwo w mieście. Dlaczego taka deklaracja? Dlaczego najpierw prezes, a wczoraj Komitet Polityczny podjął taką decyzję? Bo przez wiele lat można było łączyć te funkcje. Jak pan poseł powiedział, to są najlepsi radni, jedni z najbardziej aktywnych radnych. Dlaczego taka decyzja? Jak pan myśli? Ja myślę,
myślę, że taka decyzja jest po to, aby dla społeczeństwa było jasne, że no, nie idzie się, tak jak już jest, to był ten argument podany, nie idzie się do polityki dla pieniędzy. W związku z tym, żeby nie łączyć tych dwóch rzeczy, ktoś był dobrym radnym, chce być dobrym członkiem zarządu takiej czy innej spółki, ma do tego prawo, będzie tam rozliczany za to, czy skutecznie i dobrze w tej spółce pracuje, natomiast no, nie będzie w tym momencie dzielił swojego czasu na inne obowiązki związane z byciem radnym. Ale jeszcze jedno pytanie lokalne. Czy pan obniży sobie pensję jako prezydent? Bo prezydent Bruski cały czas ma najwyższe możliwe wynagrodzenie. Znaczy, to przede wszystkim nie ja, tylko rozumiem, że to zrobią radni. Ja oczywiście wykonam tutaj ustalenia, które są ustaleniami wewnątrzpartyjnymi. Na koniec dosłownie, bo jeszcze mamy chwilkę czasu, kwestie ogólnopolskie. Strajk pielęgniarek trochę się oddalił, jest porozumienie, ale kiedy rozmawia się nawet z działaczami Solidarności, to można odnieść wrażenie, że w służbie zdrowia wrze podskórnie, taki akcja protestacyjna wrze sprzeciw wobec działań rządu. W jakimś sensie zawsze tak było i można no, mieć nawet pewien żal, że w sytuacji, kiedy jest władza, która chce realnie zmieniać tą sytuację, podnosi nakłady na ochronę zdrowia, podwyższać pensje, realizuje porozumienie, które zostało zawarte z pielęgniarkami, które to 4x400, czyli co roku o kolejne 400 zł podwyżki, które jeszcze przecież obowiązuje, bo ostatnia transza będzie dopiero wdrożona jesienią. Przecież to była decyzja ministra Zembali, czyli poprzedniego rządu. Ale zgłoszona na finiszu, na dni przed oddaniem władzy. Trudna decyzja z punktu widzenia również budżetu, ale przez nas konsekwentnie realizowana. Konsekwentnie realizowana, bo my zawsze uważaliśmy, że pielęgniarkom należą się podwyżki i robienie w związku z tym w trakcie jeszcze obowiązywania tamtej zasady, wypracowanej zasady umowy, no zgłaszanie nowych oczekiwań jest dla mnie w tym sensie jednak trochę kiedy niezrozumiałe. Kiedy są takie wyniki budżetowe, to aż trudno się dziwić, że kolejne zawody, których mają pensje wypłacane ze Skarbu Państwa, chcą podwyżek. Tak, ale niedawno mówili rezydenci, jak chodziło o ustawę, którą niedawno przyjmowaliśmy w związku z porozumieniem, które zostało z nimi przyjęte, że to nie chodzi o pensje, że to nie chodzi o różne agencje, które przyjmowane, że to chodzi wyłącznie o pacjentów, o to, żeby było więcej pieniędzy na świadczenia w ochronie zdrowia dla pacjentów. A jak pan mówi, poprawia się w związku z tym, okazuje się, że niekoniecznie, że jednak chodzi też i o co innego. My to co innego, czyli rzecz również niezwykle ważną, jak uposażenia personelu medycznego, wiemy, widzimy, pamiętamy, realizujemy i będziemy realizować, tylko no zrozummy, że nie wszystko da się od razu i skokowo. To jeszcze pytanie o wynagrodzenia pracowników medycznych, którzy nie są ani położnymi, ani pielęgniarkami, ani lekarzami, bo tej podwyżek nie było od lat. No właśnie, też no nie tak, że nie było, były, bo podniesiono to minimalną płacę w ochronie zdrowia i tym, którzy byli poniżej tej minimalnej, to im się poprawiło. Tak, no to tak jak powiedziałem, trzeba patrzeć na całe spektrum zawodów medycznych i stopniowo, no bo na skokowe nie stać, stopniowo to zmieniać. I taka jest wola i ministra, i rządu. No bo tak jak mówił wczoraj przewodniczący Dośla regionu gdańskiego Solidarności, decyzja ministra Radziwiłła była krzywdząca, bo dzieliła pracowników medycznych na lekarzy, czy dostali podwyżki, pielęgniarki nie dostały kolejnych podwyżek, a pracownicy medyczni w ogóle nie dostali. Czyli nie można zrobić jednej ustawy, która by podnosiła odpowiednio płace całej służbie zdrowia, wszystkim pracownikom. No, myślę, że z tym będzie problem, dlatego że jak przychodzi co do czego, to jednak każde z tych środowisk patrzy przede wszystkim przez swój pryzmat i obawiam się, że nie można tutaj wypracować jednego wspólnego modelu dla wszystkich.
na koniec myślałem, że jakieś pytanie z brydża zadam, ale już nie starczy nam na to. A, to moja wielka pasja, jestem w zasadzie jakimś w sensie czynnym zawodnikiem, jestem mistrzem międzynarodowym w brydżu sportowym, ale niestety od lutego nie miałem czasu grać. Bieżąca polityka, praca tak mi pochłania, że tego czasu niestety brakuje nawet na tą chwilę przyjemności. Tylko kiedy oficjalnie wystartuje kampania wyborcza, jaki będzie wist pana posła? To dziękuję za taką fajną podpowiedź, być może ją wykorzystam. Czekam na ogłoszenie przez pana prezydenta, bo to jest ta determinanta, kiedy ten start oficjalny nastąpi. Ja się do niego przygotowuję, mam koncepcję, mam pomysły, wiem jak ma wyglądać ten event otwierający kampanię i tylko czekam na odpalenie tych wszystkich działań. Tomasz Latos, dziękuję, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Bydgoszczy, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:16. Za chwilę wracamy do studia. Radio Wnet, www.wnet.fm.